Witam was tutaj, cześć, mam znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. I tutaj pokorzystamy z trochę tej kamerki, która się pojawiła tam przy Parklife'ie. Ogólnie całkiem ładnie tutaj się rozwija. Tak jak mówiłem, jest kolejny dzień, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj dźwięk będzie wiele lepiej nagrany, nie tak jak ostatnio. Bo w poprzednim odcinku to była po prostu istna tragedia, jak się to nagrało. I mówię z góry, dzisiaj możecie też pisać nazwy dla naszego miasta. Póki co jeszcze nie nazywam, bo jeden dzień to trochę było mało czasu. A ja coś też wcześniej nagrywam ten odcinek. Więc jakby coś możecie pisać jeszcze pod tym odcinkiem. Ja oczywiście wezmę pod uwagę komentarze pod tym i pod poprzednim. Dobra, no już przejdźmy sobie do naszego miasta. Tutaj mamy jakiś tam duży popyt, mamy bardzo na przemysł, jak widzimy. I ja się zastanawiam. Bo on jest leśny. Czy my chcemy, żeby on był leśny? To, że on jest leśny, to my będziemy importować sobie nasze surowce. Ale z drugiej strony nie chcę być też takiego zwykłego tutaj, żeby mi to wszystko zasmogi. Zrobić tu smród. Możemy sobie zrobić smród, ale gdzieś tutaj. Dobra, tu sobie zrobimy nową strefę przemysłową. I ona będzie taka, no taka. Jakby coś. Proszę się nie denerwować, że ja nie potrafię korzystać z myszki. Tak jak może, nie wiem, niektórzy inni youtuberzy, czy takie tam. Ale ja głównie gram na PS4, a na komputerze to w chwilach wolnego czasu. No i tutaj też jest trochę dużo więcej nowych dodatków, więc no niestety, takie życie. Dzisiaj może znajdziemy jakimś tramwajem, czy czymś, jakąś komunikacją, czyli tramwajem. Się tutaj pozajmujemy. Dobra, dajmy sobie tutaj zwykły przemysł. Tak, proszę bardzo. Tutaj. No, tutaj może na razie nie. Prąd, francę tutaj podciągniemy stąd. Ogólnie jest trochę. Znaczy trudno mi powiedzieć, czy jest wygodniej grać tutaj, czy tutaj na komputerze, czy na PlayStation. Bo to jedno i drugie to jest zupełnie co innego, więc. Dobrze, tak, mamy tutaj naszą dzielnicę. Nie mam miejsca dzisiaj w ogóle, żeby tutaj sobie pokładać, jak muszę sobie wszystko komputer. Bo ja na laptopie gram tak też. Wziąłem go dzisiaj ze sobą. Dobrze, mamy zyski, mamy profit. Ładny zysk, profit mamy ładny. Ale mamy mało drzewek. Proponuję to sobie dzisiaj telefon zbudować. Mamy tutaj idealną miejsce na ciąg dalszy naszej pięknej plantacji. Oczywiście weźmy sobie naszą. Tutaj sobie już będę trafił naszą piękną drogę tą standardową. Okej, widzę, że w miarę w ładnych odstępach tutaj jest to. Jaka tu jest odległość? 180 200. Dobra. Pomagasz. O, dokładnie. Tutaj jest 180. To chciałem się dowiedzieć. I oczywiście nie będziesz mi tego pozwolić zbudować. Czego żebym się ja znalazł? Po Cities. Tylko, tak, po pierwsze, wyłącz mi tutaj inne połączenia, bo one są dobre, ale nie zawsze. Teraz to. Dobrze, 180 jest tutaj, czyli muszę sobie pociągnąć to tutaj. O tak. I sprawdźmy, czy teraz to się zmieści. Nie, nie śmieć. Okej, okay, mieści się. Wody mam. I już podobne wody. Czekaj, my podnieśliśmy to od różne stówy. Tak, podnieśliśmy. Okej, tak w ogóle to ja im podniosę do dychy. Jednak jak jest dycha, to się spokojnie miasto trochę wypróbuje. Wody sobie przyspieszy trochę czas. Jest podobnym z wodą. Dajmy sobie jej więcej. Aha, bo jest podobnym z prądem. Jej, mamy drugi poziom naszej kochanej budowli. Mamy teraz zakład produkcji. Planetu z biomasy. Lewa to tu. Ok. Fabryka mebli. Magazyn troci. Baraki dla pracowników gospodarstwa leśnego. Mała szkółka leśna. Ok, dobra, fajnie. Targ właśnie. Chyba była nazwa dla tej dzielnicy. Za chwilę sobie zerknę. Wydajność to jest plus 2%. Ok. Zanieczyszczenie minus 5%. Fajnie, bardzo dobrze. Prądem jest dobry. Akurat to prądu się nawet nie dziwi, bo jedna elektrownia na całe miasto trochę mało. Dajmy sobie tutaj to wypuszczmy i tu sobie postawmy. Dobrze.
było mnie stać, to niech będzie już. Okej, tutaj z wodą jest cacy. Jeśli coś jest nieco, to twoje podłączenie do reszty świata. Mam przedłużyć sobie tą drogę. Okej. Ale jestem tutaj powolny. Dawaj, wybuduj się tutaj. Okej, świetnie. I my tutaj sobie dokończymy już tą szkółkę naszą tą. A szkółkę leśną sobie gdzie indziej zmienię. Tak. Dobra, pieniędzy trochę jest, więc dajmy sobie tu, tu. I już nie będzie tutaj nawet. Dobrze, co dalej jest? Mała szkółka leśna, okej, to widziałem. Tartak to mamy. Zakład produkcji biomasy. I to trzeba nie ustawić, się tylko 20 tysięcy. Kurczę, dużo. Dobrze, a w międzyczasie to sobie rozwiniemy trochę ludzi. At Arkia, we've been making the best of mobile phones for over 20 years. How did we get there? Wyciszysz to. Nie będę słuchać reklam teraz. Jestem zajęty budową miasta. Dobra. Wybudujmy sobie stąd tutaj. Tak, tu będzie taka kolejna dzielnica, taka podobna do tej nawet trochę. Nawet bardzo trochę. W sumie jak teraz tak się tutaj myślę, to możemy pójść nawet tutaj dalej i budować tę dzielnicę. Bo tej autostrady jakoś tam fajnie. Jakby to nam tutaj poszło. Okej. Kurde. Już dobrze szło, ale oczywiście się zepsuło. Dobra, dotąd. Tak powinno to całkiem ładnie wejść. I nie. I stąd tutaj droga. No, dokładnie. Tak to ma wyglądać, a nie inaczej. Dobrze, zaraz sobie zbudujemy nasz przemysł. Gdzieś tam dzielnicę handlową też chyba zaczęliśmy budować, ale nie. A nie, to nie, nie na tym systemie, to była konsola. Dobrze. Handel to tutaj sobie damy, aby tutaj się budowali nasi szczęśliwcy. A tu będą szczęśliwcy, którzy będą mi tutaj mieszkać. I jeszcze inni szczęśliwcy będą tutaj sobie pracować. Dobra. Tutaj będzie nowa dzielnica. Tak, trochę chcę to podzielać, co nie? Żeby nie było tutaj wszystko jedno i to samo. Dobra. Tak, tutaj co może. Może jakoś szczególnie tutaj nie będziemy tutaj jakoś powiększać. Chyba poszło już. Tak. Akurat co akurat, to jest akurat reklamy. Zbuduj unikalną fabrykę. Za chwilę. Dobra, to sobie pociągniemy dalej już. I stąd tutaj. Idziemy powoli. Powoli idziemy. Ja nie chcę tu palm. Już wszystko ładnie wyglądało. Dawaj mi tu buch. To nie jest drzewo i blasty. Pokaż drzewo i blasty. Co? Okej, jakieś tam jeszcze bagi sobie są. Niestety. Dawaj. Widzę, że okres ładowania jest jakiś tam trudniejszy. Okej, profity są ładne. Powiem tyle. Profity są całkiem ładne. I zero importu. Bardzo słusznie. Bardzo dobrze. Dobra, ci się budują. Przemysł mi tutaj się cieszy. Masz budować. Masz tutaj jeszcze przemysł to. I ja teraz spróbuję, postaram się znaleźć tutaj... Mniej więcej wiecie, jak się nazywa ten park teraz. Park. Nasza dzielnica przemysłowa. Wejdę sobie na szybko do telefonu, do studia, bo pamiętam, że był już komentarz. A ja nie chcę wszystkich komentarzy zrzucać. O, właśnie. Jak mi się tutaj w miarę od ładowania, jak to tutaj wylewam, myślę teraz. Myślę, nie ma przyszłość. Dajmy sobie tutaj robić. Dobrze, świetnie. Pewnie będzie pod ostatnim odcinkiem. Z hashtag 1 minus także. Nowy kawałek ziemi, na razie nie. Lasy Abizarosza Fabric City. Okej, lasy Abizarosza. Już niech wam będzie. Nie gadaj, że nie da się zmienić tam. Jest. O, jest. Już myślałem, że inne rzeczy. Lasy. A widzę, można. Nie, chwila, co? Ja zepsułem w domu. Lasy, lasy Abizonosza. Abizonosza. Powinno być całkiem ładnie. Tak?
wizjonariusza. Dobrze, powiedzmy, że jest ładnie napisane i całkiem dobrze. Swanego nie, poza odcinkiem tutaj jeszcze autostradę podciągnąć, bo to już całkiem jakoś tam w miarę wyglądało. Dobrze. Woda co się kręci, a przyspieszenie jest tylko na dwójce jesteśmy. Możemy wybudować nasz zakład produkcyjny. Tutaj będzie idealny miejsce, tylko od tej strony. Jest, oto nasz pierwszy zakład produkcyjny. Potrzebuje surowce przemysłu, aby stworzyć nam papier. Bardzo dobrze. No to zaczynamy naszą przygodę z drugą odnogą tutaj. O, proszę bardzo, papier. Mamy już drewno budowlane, z tego zyski wyciągniemy. I teraz papier. Dobra. To mi się... Ludzie się strasznie chcą budować. To dobrze, bo dzisiaj będą bambaje. Tramwaje. A tramwaje lubią mieć dużo ludzi przy sobie. Jestem jednym z tych takich youtuberów, którzy nagrywają z kanału, więc mają wszystkie dodatki pierwsze. A po drugie, mimo tego, że nie mają tych wszystkich dodatków, nagrywają i jeszcze będą teraz tutaj te tramwaje, bo akurat tramwaje to nie wszyscy tak często lubią. Większość nie lubi tramwaje, bo trzeba zawdatać, jeszcze trzeba przynieść autobus, to sobie po prostu pojedzie, tak? Proste. Dobrze, przemysł. Przemysł sobie pociągniemy trochę dalej jeszcze, gdyż jest... To ściągnie ludzi do przemysłu, nie wiem czemu. Chcę, żeby pracowali w mojej tam dzielnicy nowej. Ale widzę, że pracują tu i tu, więc jak jest tak, to możemy iść na taki układ, że pracujecie tu i tu. Dobra. Tu, tu i tutaj, tutaj. Będzie to ładnie całkiem wyglądać. Pewnie będziemy mieli wody, oczywiście. Jak żeby to było coś nowego. I autostrada. Z tego co pamiętam, on tutaj ma zakręty, bo tutaj są te złoża. Tak. Okej, to możemy sobie już zrobić 10 trochę tutaj po części. Idzie sobie stąd. Tutaj. Okej, dobra, całkiem ładnie. I to samo w drugą stronę. Dawaj, dawaj stąd. O, dokładnie. No nie chcę, żebyśmy tutaj sobie złoża marnowali. A autostrada tutaj całkiem ładnie teraz sobie wydać. Dobra, tak wspaniałego. To sobie tutaj zmienię ten zakręt się jeszcze. Coś tak teraz się zastanawiam, czy tu będzie lepiej tak, czy tak. No już. A, dajmy sobie tutaj zjazd. Tu widzę, że się światła zabiły. Trzeba je szybko zniszczyć. Zlikwidować. I tutaj będzie zjazd. To jest dobrze. Bo wyłączenie świata gdzieś tu powinno być po to na wierzchu. Przynajmniej jak gramy, nie wiem jak dla was, ale... Jak gramy to strasznie dużo zajmuje czasu. Dobrze, już, 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 już. Unikalne fabryki. Dobra, ale tak. Chętnie bym tego budował, co nie fabryka mężu. No, bardzo chętnie, ale niestety jest mały problem. Czekaj. Potrzebuję... A nie, potrzebuję tego po prostu. Świetnie, dobrze, dobrze. Unikalne przedmioty można stawiać poza obszarem przemysłowymi. Świat drewna to mebli są z innowacji, wzornictwa i charakteru stylu. Fabryka mebli świat drewna do produkcji potrzebne. Drewno do produkcji potrzebne. Fabryka mebli świat drewna do produkcji potrzebuje drewna budowlanego i papieru. Okej, to możemy nawet postawić. Ale to bym postawił gdzieś bardziej w przemyśle. Bo to taki jest taki bardziej właśnie taki przemysłowy budynek. Więc też jakoś tam go strasznie na uchodzu. Sądzę, że tutaj jakieś takie dalsza droga byłby dobrym pomysłem. Dobra. Tam. I tą drogę można pociągnąć nawet w tym prostym. Proszę bardzo. Będziemy się rozbudowywać. Dobra, tutaj widzę, o, ładnie się połączyło. Jak już tak tutaj jest ta droga, to ona się tutaj ciągnie dalej. O, dobra, idealnie. Tutaj. To nie jest pas, muszę się przyzwyczaić. Tutaj trzeba idealnie wymierzyć myszką. Ale muzyczka, no... Muzyka dla moich uszu. Kurczę, popyt nas zaraz zabije tutaj. Zwolnijmy sobie ten czas. Tak cały czas szybko. Nie, to jest też 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 szybko.
robili na przyspieszenie czasu, czy co? Można się pogubić. Tu są światła. Łowca światła. W odcinku to zawsze muszę przejechać po całym mieście i stawić się na nigdzie światło. Bo jak są, to normalnie nie wygląda tak amfibia. A tutaj przemysł. Tutaj chciałem zrobić zjazd. Tutaj to sobie wyłączę. Może być. To jest z wodą. Wodę na prawie na tym wszyscy. Tutaj. I co do obszarów, to wy jesteście ten przemysł. Tak, tutaj będzie się to tutaj przeciągnąć. Kurczę, ale pojechał ten pędzel. I tutaj, o tutaj jakoś tak. Ta autostrada ma właśnie jechać dalej, ona nie ma nie być aż tak bardzo użytku póki co. Dobrze. Jak tam nasze lasy? Dobrze, jest pierwszy zysk. Mieliśmy postawić tę fabrykę. Tutaj. Dawaj ją tutaj. No. I to wygląda całkiem ładnie już. Jedyne co do tego, że jeszcze nie masz surowców, ale to kwestia czasu. Jeszcze trzeba przymierzyć na wodę. Z tego co mi się wydaje. Zaraz zbudujemy te tramwaje, tak? Mamy jeszcze kiedy to. Płaty nie będziemy mógł jakieś tam specjalnie robić. Jak to było? Było to gdzieś tutaj. Nie. O, dobra. Ale produkować tego trochę więcej. No na styk z budżetem, ale weszło. Dobra, dotąd. I stąd już sobie podłączymy po prostu tej z tym. Dobra. Idzie. Jakoś to ujdzie. Teraz się zajmiemy tym wielkim popytem, co mi tutaj normalnie buduje na niej miasto. Tak, teraz te drogi tutaj się mam takie główne bardziej. Może być. Nie będę jakoś tutaj strasznie panuje sobie tak. Dajmy tu linię pomocniczą. Tutaj chciałbym, aby ta droga sobie tak skracała później jak to. O. Tak. No i powiedzmy, że tu w miarę... Oczywiście jakiś problem musi być. Tak, tutaj są oczywiście te. No tu sobie zrobimy rądko do głowy. Czy to takie jakieś parki, czy coś takiego jeszcze? Dobra, bardzo dobrze. Proszę bardzo. No problem. Macie. Chcecie. I stąd Black Books. A, to jednak przyspiesz ten czas. Jednak żeby nie było mi stać, żeby wyłać drogi, to trochę już kiepsko. Chciałem to podłączyć tutaj jakoś. Tak. Buduj dotąd. Stąd zakręć. Okej. A, i tutaj się budujecie. Handel tutaj. I wy już nie będziecie mieli na pewno tego prądu. To jest się wody. Stąd to jeszcze póki co ma być. Nie przyjmuję do wiadomości, że już prąd ma. Byłoby to trochę za szybko. Dobrze, mam nadzieję, że nasz przemysł jakoś tam idzie do przodu. Dobra, papieru jest dobrze. Zysk jest, to jest najważniejsze. Jakiś tam był mały import. I z tego jest ładny zysk, proficik. Oj, 2400. Proszę materiały. Ale dobra. Tutaj całkiem ładnie to idzie. Teraz się gnęcie ktoś ma. Pomijając te światła, które mnie zaczynają do tematu do szału. Jakby coś, jak ktoś się zainteresował, to obszar, który wy widzicie dzisiaj, nagrania, niestety taki jest, ponieważ mój komputer jest niewymiarowy i co muszę jeszcze tego jakoś z tym zawalczyć, żeby to działało dobrze. Dobrze, zobaczmy jak tam budynek płonie, to jest zestarzałe. W sumie to ma jest trochę daleko. Coś jest na rzeczy, wiesz co? I to farma? Oj nie ma tak łatwo. Chciałem do nich postawić straż pożarną. Przyspiesz na maksa.
Pokaż mi mapę tego. Kurczę, drugi. Nie najlepiej. A, czujniki dymu musimy wybrać. Kulon pocztowy, no nie jadę. Kurczę, ale mi tu się zaczyna wszystko teraz fajczyć. Ale mi wypaliło. Ajajaj. Tutaj mapy się produkuje. A, bo mamy jeden kartę. To z tym takiem może być problem. Nie, drewno budowlane jest akurat na tym poziomie. To ciekawe. To jest akurat ciekawe. Dobrze, jest odpowiednia ilość pieniędzy, aby postawić tutaj jeszcze jest jedna straż pożarna. Bo to było straszne, co się teraz powiedział. At Banhammer Bank, we want you to trust us with your money. Because it's with your money that we can make you more money. How? It's not funny business. It's money business. You give your money to us, and it will grow with interest. That's the plan, at least. Maybe that's too complicated for you. Imagine planting a money tree in the ground and watering it. Hold on. Imagine if you had a money pet and you fed it more money, and after digesting, it would. Okay. You want to go money fishing, so you use a little money to catch a big money. Now, just come in and talk to us. We have even more metaphors that allow us to avoid saying what we really do with your money. Banhammer Bank. Feed the money monster. To byłoby dobrze, jakby tędy wracał. Ale tam drogą ma jechać. Dobra, to gdzieś tutaj możemy postawić nasze centrum. I got an email today from a listener who says, do you have any advice for someone feeling lost in today's fast-paced world? Sometimes I get nostalgic for the simpler times evoked by this station. Słucham tylko batki. Well, all I can say is, if you're being left behind in today's society, you were probably left behind a lot back then too. The past is the past, and we're looking to the future. Czekaj, możemy sobie wziąć pożyczkę. 20 tysięcy wystarczy. Nie chcę mi się dzisiaj tutaj czekać, tak? Bo Bombaje nie jest to centrum naszych interesów. Ale by się przydało. Dobrze. Bombaj będzie jechać tędy. I tak, po pierwsze, tą drogę trzeba ukryć do Bombajów. Dobra. Połowa drogi zrobiona. Tam dole trzeba to przesunąć. Ponieważ to jest wyjazd, to my musimy to zrobić, więc sobie jeszcze czegoś takiego nigdy nie biłem, ale przy tramwajach już wiem, że trzeba zrobić coś takiego typu. Bo to po prostu zbyt dużo się robi przy tego typu miejscach. Wyjazdów tych tramwajów, wyjeżdżają i tak dalej. O! No i powiedzmy, że coś takiego typu nie wiem, zbuduj więcej zająć. Nie, na razie nie. Widzę popyt. Naprawdę go nawet nie rozumiem. Bo nie. Dobra. Będziemy na bieżąco walczyć z popytem. Żeby się później nie zadłużyć i nie było problemu w jakichś rzeczach. Słuchaj, spokojnie, wiem, że mam nowy kawałek ziemi. Z Fanegą jesteśmy na negocie z ludźmi. Czemuż to? Parków żadnych nie stawiam. Może. Teraz mam jakiś park postawię. Macie tutaj. Budujcie się i nie drzęcie, że nie ma problemu. Że jest wolny rozwój. Tutaj możemy puścić tą drogą Bombaj. To jest dobry pomysł. Bo możemy puścić jeszcze w drugi sposób. Tak tutaj. I po dwóch stronach tak tutaj. Może to jest pomysł? Tylko tutaj niestety na końcu to i tak będę musiał zjeżdżać. Ale dobra, na koniec mniejsza z tym końcem już. Dobra, możemy coś takiego zrobić póki co. Czyli stąd, tu aleja do siebie. Okej. Dobra, no i chwila. Pójdźmy dalej z tym naszym bombajem. Tutaj będziesz jechać dalej. I tutaj sobie skręcisz tę ulicę. Tak, to jest świetny pomysł, aby Bamba jechał jeszcze tą ulicą. To jest taka bardziej główna, ale według mnie ona tutaj się przyczynią do tego, żeby tutaj trochę to było fajniej. Dobra, tutaj jest droga jednak remontowa i tutaj ją sobie zostawimy. Normalnie tutaj dał, żeby zawracał. Co nawet nie jest taki zwykły pomysł. Tak, no bo on tutaj przyjeżdża przez to wszystko.
chociaż. Nie, bo musimy też myśleć o autobusach. Tramwaj tutaj oni takich gazetów ma, które on sobie ludzie, co nie? I teraz dookoła niego będziemy tutaj dzielnicę budować. Jedną nitkę tutaj dookoła. I tutaj nie robić już takiego łącznika. Nie, 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 zróbmy łącznik, bo to bo on ten będzie robić zbyt duży obroty, zanim tutaj dojedzie z powrotem. Dobrze, czy tutaj mi się uda pojechać do góry? Odpowiedniej prędkości, abyś nie zrzędził. Dobrze, to wyłącz, wyłącz to i wyłącz to i wyłącz to. Gdzie wyłącz prawie wszystko. O, o. Nie, nie. Wystarczy mi taki podjazd, bo tutaj nie musi być aż taki duży. No. Dobra, i stąd ten pampajser będzie jechać już ten. O, dobra, tutaj jest podłączenie. Tak, tutaj będzie miejsce do zawracania, bo ten tramwaj będzie tutaj robić sobie takie kółka, jak mówiłem przed chwilą. I tutaj sobie zjedziesz już w dół. Miałem możliwości o tak samo daleko. I teraz włączmy wszystko. Wszystko w sumie. Nawet nie pomocnicze już nie było. Okej. Okay. W sumie może być już takie, tutaj taki przejazd. Tak się zastanawiam, czy tutaj jest sens robić przejazdy tramwajowe, ale jak są przejazdy, to będą przystanki, a przystanki tutaj są na akurat na puszczenie. A, tutaj sobie to da jechać, ta nasza droga. Zaraz wrócę do naszego przemysłu. Przyspieszmy na dwa. Dwójkę tak trochę. A, ludzie zaczęli się znowu wprowadzać, bardzo dobrze. I tak, tutaj jest ten nasz tramwaj. Tego my sobie tepnemy. Jest! Duchliwe miasteczko! Przepisy planowania przemysłowego. O, to jest. Za pomocą przepisu planowania przestrzennego możesz zaakceptować cechy miasta. A, dobra, okej, dobra, mam to. Dalej, specjalizacja naftowa. Specjalizacja naftowa, tak. Związki zawodowe, okej. Okay. Nowe przepisy. Zakaz ruchu ciężarowego. Nowe drogi. I to dużo nowych drog, świetnie. Szpital, elektrownia naftowa, dobra, fajnie. Ogrody tropikalne, służba drogowa, średni magazyn. Co jest kolejny? Nowy obszar, metro, automatyka, nowe regiony, metro, cukrownia pocztowa. Okej, okay, dobra, duży magazyn. Powoli będziemy to prowadzić i rozwijać. I tu sądzę, że nie ma sensu, że mam taki magazyn. Mam tutaj aż tak bardzo skręcał. Bo on tam może pojedzie kiedyś prosto, ale kiedyś, a nie teraz. Więc tutaj sobie zrobię taki zakręcik. Taki piękny. I jeżeli chodzi o tą prawę naszą tutaj, to pojedzie sobie dotąd. A później pomyślę, tak? W ciekawości, czy jedno to lepsze, czy... To zamknę. Mogę! Czekaj, to tak może ten fragment sobie, bo nie nawet tego jednak jedną próba. Tak się teraz zastanowiłem, że w sumie tam jest taki zły pomysł. Ej, ja wcisnąłem przycisk, tylko mi mieszka teraz nie chcę wyczuwać. Dobra, tutaj. I tak, to będzie jechać dalej prosto. Możemy tu zrobić ten zakręcik, jak on to chce. I tutaj po prostu sobie to wróci. Tak jak linię pomocnicze wyłącz. Stąd. I tutaj. I stąd musimy ulepszyć. Czy to już jest droga jednokierunkowa? Chyba jest już. Dobra. To jak jest tam mniejsza z tym? Jedyne co, musimy wyburzyć to. Ten fragmencik, bo on tutaj nie pasuje teraz. Teraz jak to się zmieniły, układy tutaj. Tutaj nawet ten tramwaj będzie trochę inaczej jechać. No ale to te tramwaje to za chwilę się zmienią. Puścimy w końcu naszą pierwszą linię. Bo już ją trochę chcę puścić. No ale dawaj mi tu linię pomocniczą. Stąd. Tutaj i stąd. Będzie jechać raz, dobra, tutaj jest dobrze. I stąd.
damy sobie naszą trasę. Dobra, już jest dobrze, już są wszystkie drogi, świetnie. No, dajmy dotąd. I ty dotąd. Czekaj, to nie są jednokierunkowe. Miały być jednokierunkowe. Wszystkie. Dobra. A nie. W tym kierunku będzie dobrze. Jak będziecie. I tutaj sobie dajmy zawrót. Czy tutaj będzie w dwóch kierunkach od razu, żeby było lepiej. I Bambaj tam będzie jechać później może środku. Zobaczymy jeszcze. Pomyślimy nad tym. Więc tutaj musimy zrobić nasz wjazd, aby tutaj się pasuje. Dobra, i jeszcze raz podejście numer 2. Aż tak blisko. Śmiały ruch. Bym powiedział, że śmiałe posunięcie. Zbyt mało tak. No normalnie świetnie. Dobra. Spróbujmy jakoś stąd tutaj to puścić. Dajmy to tu. Okej, dobra, na taką odległość miarę się udało. I tu tak samo. Ale droga mi tu tragicznie wygląda, nie. To mi się nie podoba w ogóle. Chwila. No. Czekaj, co? Może w ten sposób. O, już lepiej, lepiej. Teraz tylko stąd się pocisnąć to w tą stronę. Tą samą stronę. Dobra, linie pomocnicze nie pomagacie teraz. Kompletnie. No i się zrobiło to, co było wcześniej. A tutaj całkiem dobrze to wyszło. Stąd tutaj. I teraz zmień kierunek jeszcze tego. Świetnie. Teraz spróbujemy to samo zrobić od tej strony. Kurde, cały czas jest to krzywo. Okej. Rozumiem, że naprawdę nie chcecie. I nie wiem, czemu te samochody pojechały niezgodnie z kierunkiem. Przepraszam bardzo. Czy ja wam pozwoliłem? Czy dostaliście moje pozwolenie? No właśnie, nie dostaliście. Na łamanie przepisów. Okej. Dobra, tu trochę przesadziłem. No dobra, już chyba lepiej mi się nie uda. A nie, oni pojechali dobrze. No cóż, dobra, trudno. To tak na razie będzie wyglądać. Dobra, trasa Bambajowa jest w całości ukończona. Oczywiście popyt na ludzi jest duży. Dobrze, linię Bambajową sobie zaczniemy od ostrzego miejsca, jak to? Ej, co oni to tutaj? Mało zadowoleni. A nie, chyba muszę zrobić drugi przystanek, żeby być zadowoleni. O, dokładnie. O tym mówiłem. Okej. Zróbmy tutaj. Później będzie tutaj kolejny. Tutaj będzie przejeżdżać sobie przez tą dzielnicę, bardzo słusznie. Tu będzie przyszłościowy. Tutaj jeden, tu będzie drugi. Na wjazd jest tej dzielnicy. Kolejny będzie tu. Kolejny damy sobie gdzieś tutaj. O, zadowolenie! Cieszymy się ludzie. Nie. Nie możemy aż tak blisko tego skrzyżowania takich już. Taki mam przynajmniej odczucie, że to jest trochę. To nie jest najlepszy pomysł. Tutaj. I finish. Świetnie, mamy pierwszą linię. Bambaje powinny zacząć wyjeżdżać. Natomiast my... W ciekawości. Nie da się. Zastanawiam się, da się zrobić, żeby zawracały za jezdę. Ale dobra. I w drugą stronę sobie pójdźmy. Po drugiej stronie. A co? Można, można. Tutaj będzie po tej samej przystanie. To się z wodą, ok, stop. Prądu brakuje. Aha, okej, okay, dobra, robimy coś z wodą. Chyba nie, tutaj aż tak blisko tego nie będzie dawać przystanka.
inaczej, damy go tutaj. Bo chcę, żeby one były w miarę równomiernie na tym rączy. Od siebie. Dobrze, tutaj. No chyba no jest bliżej to od siebie. Tu jeden. I tu będzie drugi. Tak, ta linia będzie mieć trochę więcej przystanków. Wyjątkowo. Nie. Nie ma zmiłu. Dobrze, i co jest z wodą? Wody nie mamy, aż prądu nie ma, tak? Dobrze, stać mi nawet na dużą. Ła, za 50 tysięcy, świetnie. To jest bardzo dobry pomysł. Więc, dawaj. Okej, play. Dobrze, mamy 35 minutę, czyli muszę kończyć odcinek, aby się dało jeszcze się wysłać. Możemy już budować nasze drogi z... Hi, I'm Greg, owner and founder. Powiększę trochę tę dzielnicę i jeszcze zrobię jedną rzecz. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to play spots at the elite level I would have liked to. Instead, I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local sports teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel Frame Sports. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. Nawet mam pomysł taki. Colossal Ore. Czekaj. We are the leading producer of minerals, ore, and natural resources. Przyzwyczajenie. Which means you're benefiting from our services, whether you know us or not. No matter what our critics say, at Colossal, we care about our employees, as well as our customers, which is why we work so hard to get our miners back in the mines, where they feel at home. Together we can reunite minerals with the people who love them. Colossal ore. Już jest. Spokojnie. Dobra. Dajmy park paradoks, bo to jest akurat świetny park. On ma świetny zasięg. Dobra. Is that the intro to a Wicked House track? Or the sound of a dial-up modem connected? I'm Jessica Stapp. Czekaj, 15 tysięcy nie. Trochę przydużo. A taki dosyć. Tutaj tym to może być ten Park Paradox. Bo przemysłowi trochę nie chcę jakoś tam strasznie wielki dawać. Bez przesady. I tym tutaj możemy dać dla dzieci. Zresztą patrzę. Jak jest z edukacją w naszym mieście? No tragicznie bym powiedział, że wręcz. Dajmy kolejną podstawówkę. A właśnie, daliśmy im tutaj, żeby mieli miejsce do budowy, a im nie dałem strefy. Ale inteligentnie. Dobra, teraz już powinniście mieć wszystko. Dobra, woda. Wody nie macie. Jakżeby inaczej. Mielibyście już od razu wodę, no nie. W pakiecie przecież nie dają. Dobrze, zerknijmy sobie na nasz przemysł, na koniec już. Właśnie, lambaje. Lambaje mogę podobić tylko świateł. Teraz mogę wyłączyć jeszcze. Tutaj na przykład tu. Tutaj raczej nie. Tak, ale tu, o tak. Tu te dwa skrzyżowania. A nie, nawet jedno było, dobra. Tak czy siak. I tutaj. Dobra. Teraz powinno być już dobrze. Pokaż mi przegląd team. Bambaje. Dobra. Ktoś tam już nawet korzystają z tego ludzie. Bardzo dobrze. Pokaż. Ojej, 129 osób. No tak, to było do przewidzenia, jak to może być. Tutaj. No tak, bo wy tu jeszcze nie dojechaliście. Ja sądzę, że tu 10 to minimum. Chyba linia tramwajowa 2. Linia taka najjaśniejsza byłaby. Natomiast jedynka, co dokonujemy. Tu nie jest aż tak źle z przystankami, ale też sądzę, że 10 na taką tutaj półeczko. Powinna być odpowiedź. To... Kule. Zamknij. Co tego? To się nie zamyka w ten sposób? Chyba, nieważne. Dobrze. Patrzmy, mieliśmy zobaczyć. Okej. Okay. Zarabiamy 1200. Mało potencjalników zarabiamy. Dobra.
tym się za chwilę zajmę. W sensie już po odcinku. Tak myślę. No i tutaj nasza fabryka Marley ładnie, całkiem ładnie zadawia. Także to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to postawię teraz tutaj urząd poczty. Nie, oczywiście nie zrobię. Urząd poczty sobie najmniej tutaj gdzieś na wyjeździe. Będziemy mieli dwa regiony. Dobrze. Wejdźmy sobie na jakiś... albo nie, co nie. Jeśli Wam się odcinek podobał, możecie zostać w górę. No i do zobaczenia już w kolejnym materiale. Ja powiem, że całkiem dużo zrobiliśmy. Może nie dużo tutaj z Intersection, tylko postawiliśmy tutaj nową fabrykę i tutaj robimy teraz papier. Ale tak po tym, co mamy w końcu Bambaje, strasznie nam się chcieli budować tutaj ludzie, tak łatwo było, stawialiśmy auto, sobie przedłużyliśmy. Bambaje, tak jak już mówiłem, przemysł, więc trochę się działo. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!